Cześć! Dzisiaj na podnośniku Ford Focus. Pfu, a nie, przepraszam. Mazda 3. Chyba się przejęzyczyłem. Tak samo jak się ktoś przejęzyczył w fabryce Forda. Więc dzisiaj od spodu na podnośniku Mazda 3, silniczek 1.6, bodajże benzynka z podtlenkiem gazotu, rocznik 2004. Zapraszam do oglądania. Tak Mazda wygląda od spodu. To jest silniczek benzynowy, jak widać tutaj przewody z podtlenkiem gazotu. Tutaj wlew wstydu. Z tyłu wielowahacz owiany sławą i niesławą. Wielowahacz jest o tyle dobry, że daje nam bardzo dobre właściwości jezdne. Samochód trzyma się świetnie drogi. A minus jest taki, że po paru latach eksploatacji, przeserwisowanie tego zawieszenia i zrobienie tego dobrze, no to nie mały wydatek. To jest zbiornik paliwa, przewody od podtlenku gazotu, całkiem fajnie schowane pod osłoną termiczną. Także szacunek tutaj dla tych, co to montowali. Progi. Jest to 2004 rocznik. No już tutaj, no niestety korozja jest i to nie powierzchniowa, tylko już taka dogłębna. Widać, że ktoś konserwował to podwozie, ale ta konserwacja to raczej na wiele się nie zdała. Bo tak jak widać tutaj, spod baranka wychodzą normalnie purchle rdzy. Tutaj też mamy korozję już dogłębną. Tu niedługo będą dziury. Już dalej korozji takiej strasznej nie ma. Podłużnice już są lepiej wykonane. Te gniją też takie elementy w tych autach, takie elementy jak belka podwozia, belka tutaj, zawieszenie silnika. Tak samo tylne sanki też mocno korodują. Układ wydechowy jest zrobiony też nie wiem z czego, chyba z jakiegoś papieru. O, tutaj łącznik. Już osłona łącznika jest przerwana, on wewnętrznie jeszcze jest szczelny, ale niedługo szlak go trafi. Silniczek lekko zapocony. Mam akurat osłonę, także za dużo nie zobaczymy. Skrzynia biegów też zapocona. Tutaj mamy, zdaje się, 1.6. A tutaj proszę, wyciek płynu. Oczywiście gdzie? Tam gdzie jest wcięcie na instalację LPG. Montujcie gaz dalej, świetne rozwiązanie. Naprawdę, zaprzyjaźnijcie się z mechanikami. Szanie proste, z przodu. Wahacz, kolumna MacPhersona, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Jak już wspomniałem wcześniej, konstrukcja bliźniacza do Forda Focusa. Drugiej generacji. Ogólnie nie byłoby to złe auto, gdyby nie fakt, że zżera je korozja. Nie jest takie stare, no 2004 rok, no to jeszcze powinno być takie w miarę żywe. A tutaj te blachy to są takie sobie. Tylne podłużnice jeszcze są spoko. Podłoga z tyłu w miarę ok. Jeszcze nawet ta belka nie jest mocno skorodowana. Ale progi, tutaj podwozie, to już jest słabizna. No to już idzie
idzie coraz szybciej, to tempo korozji się zwiększa. Im ona jest głębsza, to coraz szybciej to postępuje. Także tutaj jeszcze parę lat. No i szrot. W tylnym hamulcu ręczny w zacisku. Proste rozwiązanie. Piasta zespolona z łożyskiem i z czujnikiem ABS-u. Z pierścieniem zębatym, pierścieniem sygnałowym, różnie to się nazywa. Tyle Mazda 3, Ford Focus, bo to samo. Jeszcze jakieś Volvo chyba miało tę samą płytę, ale nie pamiętam jakie. Ciekawego to już więcej nie zobaczymy. Z przodu jest taka obszerna osłona, która nam tu skutecznie wszystko zasłania w tym samochodzie. Poduszka reakcyjna, która też często pada. Mamy takie uderzenie przy ruszaniu, przy puszczeniu sprzęgła. Konkretny zacisk hamulcowy. Jest czym hamować. Tutaj najgorzej wygląda ta belka zawieszenia przedniego. No jest z grubej blachy, ale co z tego, że jest z grubej blachy, skoro to jest w ogóle niezabezpieczone. Łączniki stabilizatora, częsty temat w tych autach. Coś stuka z przodu. Na nierównościach, na przechyłach zawieszenia. Stuk, 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 stuk. To tutaj właśnie się wyrabia. Półoś prawa. Też padają te półosie w tych autach. Wibracja podczas przyspieszania. Przy wyższej stałej prędkości też potrafi wibrować. To jest wyrobiony przegłów wewnętrzny i niestety podlega wymianie cała półoś wtedy. Ale nie jest to jakieś strasznie drogie, to kilkuset złotych jest się w stanie wyrobić. Okidoki. To tyle jeśli chodzi o Mazdę, nie ma co więcej tracić na nią czasu. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.